jednak historia o realnych zagrożeniach. Sprawdź. Słuchaj tego, że jak masz coś przy sobie, to musiałeś to pochytać jakoś. To nie Holandia, wieś, 3 lata za to cały czas. Materiały dowodowe się gromadzą, mamy teczki grube jak z komisji śledczej raport. No ale co, przecież coś trzeba palić, to mus. Nie ma, że nie ma sram na opalanie rów, ty. Jeszcze jedno, dealowanie rąk nie brudzi, ale jak jesteś frajer, to szybko się pogubisz w tym. Pech chciał, że nikt ziomów nie odebrał dziś. Ostatni chujowy numer do chujowego pacjenta. Z tych, co od święta popychają z apegiety na piętrach, na klatce we wnękach. Za przystankiem zrobił ustawkę na dzielnicy, gdzie tajnacy siedzą w co drugim aucie. Jest wieczór, mgła, bo ciśnienie jest niskie, a spóźniony gnam na ustawkę, co dzisiaj nie wyjdzie. Dobra, ale nie uprzedzam faktów, para z ust, chłód. Czekam na tym przystanku, obok podejrzany klient. Co chwilę sprawdza godzinę na zegarku, nerwowo w końcu kiwa głową. Z daleka widzę przy banku kogoś tam za winklem. Z tym, że banki już są nieczynne, więc kumam, że to dealer. Zrobiłem krok, nagle blisko posłyszę radiowy szok. Na ziemię pada kogoś, mają go. Przedostałem swoją kość, to będzie ciężka noc dla niego. Zaskoczony z daleka obserwuję całą akcję. Fardem podjechał autobus, więc wsiadłem. Wyjąłem telefon i skasowałem numer, bo niestety ten koleś już nie handluje. A jakby pytali, to nie wiem, nie znam. Wiem, każdy kto pali, mogę to zeznać. To mogłem być ja, to mogłem być ja, to mogłem być ja, to mogłeś być. To mogłeś być ten, to mogłem być ja. Przez jedno oko patrzę, luz nie ma już starych. Kiedy mam spokój, to sąsiedzi ciągle dzwonią, bo nie znam słów umiaru. Wciąż zawsze puszczam głośno, puszczam widzę szeptę, rozkminiam jakiś patent. To szósty przerwa, wiesz, ogarniam, że mam zjarę. Wyciągam, rozkruszam, zapuszczam jakiś dziwak. Choć to nie kronik i tak łapię klimat dzisiaj. Szybki bleb przyroknie, już myślę o następnym. Kiedy jakiś problem, o kurwa, gdzie goldeny? Gdzie goldeny? Zamykany groźnie, wypijam już po blikse. Nagle z piskiem podjeżdżałem przy ichce. Ładuję się do bloku, pukają do mych drzwi. Wiesz, to jestem fart, no bo właśnie ja wyszedłem. Pukają do mnie, chodzi o muzę najpewniej. Nikogo tutaj nie ma, no to pies szybko pomyślał. Myślał, może nie te drzwi, do których ta policja została dziś wezwana za to, że gra ta muzyka. I nagle obszarili, że coś nie gra też utrypa. Ten typ to sąsa, do którego chytam torby. On wyszedł na korytarz, moi jest przywał gotowy. Psy go pokunały, a że miał zrobić haje. To wbiły mu na kasę, on siedzi sam z towarem. Aresztowanie, mają wczute jak nigdy. Znaleźli papier rampą, no i skrzyżem pikset. Gdybym wyszedł później po baksie i podpas, nie mieliby rozkliny, to sąsiadom dziś podpadł. Nie mieliby rozkliny, gdybym otworzył i puścił. A tak to mnie uśpił, jutro sąsiad się wkurwi znów. To mogłem być ja, 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 to mogłeś być, to mogłeś być ty. So